Cześć ciekawscy. David Beckham ma reputację uprzejmego i męskiego faceta, na widok którego kolana miękną niejednej kobiecie. Jednak są sytuacje, kiedy to jemu miękną kolana, a dzieje się tak na widok stada ptaków. Były piłkarz odczuwa bowiem przed nimi paniczny strach. Dorastającą w Australii Nicole Kidman można by posądzić o lęk przed wężami czy pająkami, które w tamtych rejonach świata występują w ogromnych ilościach, jednak tak nie jest. Hollywoodzka gwiazda boi się bowiem motyli. Dziwne fobie to temat tak szeroki, że już dawno nie jest kojarzony jedynie z arachnofobią czy klaustrofobią. Dziś opowiemy Wam, że bać się można dosłownie wszystkiego, a problem ten dotyczy też osób z pierwszych stron gazet. Jakie są najdziwniejsze fobie świata? Które z nich dotykają znanych celebrytów? Czy można czuć fobię przed fobią i czym w ogóle jest ta dolegliwość? Zostańcie z nami do końca, ale i nie zapomnijcie o kliknięciu suba i o łapce w górę. I nie bójcie się, już zaczynamy. Na początek musimy Wam wyjaśnić, co to jest fobia. Najtrafniej można ją określić mianem zaburzenia lękowego. Jakie ma objawy? To odczuwanie strachu przed określonymi przedmiotami, zjawiskami lub sytuacjami. Osoba z fobią w momencie, gdy się z nimi zetknie, reaguje krzykiem, paniką, ma przyspieszony puls, poci się oraz drży. Choć dochodzi nawet do sytuacji, gdy traci przytomność. Na tym jednak skończymy książkowe definicje i przejdziemy do listy najdziwniejszych fobii, które mimo, że mają nietypową charakterystykę, to również większość z nich jest oficjalnie wpisana na listę międzynarodowej klasyfikacji chorób. W dzisiejszych czasach nie możemy się obejść bez telefonu komórkowego. Mamy je w ręce na spacerze, przy jedzeniu, na spotkaniu ze znajomymi i w wielu innych życiowych sytuacjach. A czy wyobrażacie sobie choć jeden dzień bez smartfona? Osoby cierpiące na nomofobię z pewnością nie. Odczuwają one bowiem niepokój, a nawet wpadają w panikę związaną z tym, że nie mają przy sobie telefonu komórkowego. Jego bateria jest rozładowana, nie ma zasięgu lub telefon nie działa. Dotyczy to najczęściej osób uzależnionych od komórki, które obsesyjnie sprawdzają ją przez cały dzień. Problem ten jest bardziej powszechny niż mogłoby się wydawać, szczególnie w grupie osób młodych. Zresztą nomofobia jest już nazywana chorobą cywilizacyjną, ponieważ szacuje się, że około 70% nastolatków zdradza symptomy tego zaburzenia. O ile lęk przed utratą dostępu do telefonu komórkowego jest zjawiskiem dość częstym, to omfalofobia już z pewnością nie. Jest to bowiem, krótko mówiąc, strach przed pępkami. Dolegliwość ta nie ominęła jednej z sióstr z klanu Kardashian-Jenner, a dokładnie Khloe. W 2016 roku na swoich mediach społecznościowych celebrytka wyznała, cytujemy, nienawidzę pępków. Dodała również, iż nie pozwala nikomu dotykać swego pępka, co więcej sama też nie lubi tego robić, a gdy bierze prysznic, za każdym razem krzyczy, gdy musi go umyć. Są to typowe objawy omfalofobii, do których można zaliczyć nawet niemożność patrzenia na ten fragment ciała. W skrajnych przypadkach osoby z tą dolegliwością owijają swój brzuch bandażem, tak aby pępek nie był widoczny, lub unikają miejsc publicznych na plaży, na której zwyczajnie trzeba go odsłonić. Brzmi to dość poważnie, nie sądzicie? Fobie u niektórych mogą wywoływać też dziecięce zabawki, a dokładnie lalki. Choć gdy pomyślimy o filmowej Annabelle, nam też dreszcz przechodzi po plecach. Swoją drogą sprawdźcie nasz odcinek poświęcony tej demonicznej zabawce, do którego link pojawia się właśnie na ekranie. Lęk przed lalkami ma też swoją nazwę, która brzmi pediofobia, a według badań jest ona spowodowana brakiem pewności, czy zabawka jest prawdziwa, czy sztuczna. Osoby z takim zaburzeniem reagują lękiem na widok różnego rodzaju lalek, plastikowych, mówiących, ruszających się czy porcelanowych, a ten ostatni rodzaj budzi szczególne obawy uznanego i przystojnego aktora Channinga Tatuma. Tak, dobrze słyszeliście, on cierpi na pediofobię, a wyznał to w 2014 roku w programie Ellen DeGeneres. Powiedział wtedy, że uważa, iż lalki porcelanowe są po prostu dziwaczne, ich oczy wyglądają jak prawdziwe i gdy przechodzi koło nich ma wrażenie, że ich głowy odwracają się w jego kierunku. Jeśli pozornie niewinnie wyglądające lalki wywołują takie lęki, to co dopiero możemy powiedzieć o klaunach? Choć u wielu ludzi ich kolorowe przebranie i makijaż wzbudza śmiech, inni na ich widok reagują paniką połączoną z drgawkami czy kołataniem serca. Paniczny strach przed klaunami nosi nazwę kolorofobii i tak naprawdę trudno orzec, czym jest on spowodowany. Jedna z hipotez mówi, że ma ona swoje źródło w niemożności rozpoznania przebranej osoby, choć z pewnością swoje 5 groszy dorzuca również przemysł filmowy, który nie szczędzi nam kolejnych historii z przerażającymi klaunami w rolach głównych. Jeśli te cyrkowe postacie u Was też wywołują strach, to wiecie, co czuje na ich widok Sarah Paulson, która w 2017 roku, również u Ellen, wyznała, że cierpi na kolorofobię. Czy spodziewaliście się tego u głównej bohaterki serialu American Horror Story? Mamy też dla Was kolejne pytanie. Jaki jest atrybut każdego klauna? Oczywiście mówimy o baloniku. Wyobraźcie sobie, że dla niektórych może być on tak przerażającym przedmiotem, że strach przed nimi otrzymał nazwę globofobii. Osoba na nią cierpiąca unika przebywania w pobliżu balonów, a silny niepokój wywołuje nawet zobaczenie ich w telewizji. Dlatego u globofobików zdecydowanie odpadają przyjęcia urodzinowe z balonami, a tym bardziej spotkanie z klaunami dzierżącymi w ręku całą ich kiść. Zresztą to właśnie strach przed tymi cyrkowymi postaciami, które przypominamy nosi nazwę kolorofobii, idzie w parze z lękiem przed balonami.
Okazuje się także, że strach mogą budzić rzeczy, które każdy z nas ma w swojej szafie, czyli ubrania. Mówimy wtedy o vestifobii, a objawia się ona najczęściej lękiem przed określoną częścią garderoby, choć też nie brakuje jednostek, które boją się każdego ubrania. W takiej sytuacji zadawanie jednego z ulubionych pytań każdej kobiety, czyli co ja mam dziś na siebie włożyć, nabiera zupełnie nowego sensu, prawda? A skoro odzież budzi niepokój, to dlaczego nie mają wywoływać również wieszaki? A mówimy to nie bez powodu, gdyż na fobię związaną z tymi przedmiotami codziennego użytku cierpi sama Kylie Minogue. Dokładnie nie znosi zgrzytu, jaki wydają, gdy przesuwa je w szafie. Swoją drogą musi to być wyjątkowo uporczywa dolegliwość dla gwiazdy światowego formatu, która podczas trasy koncertowej potrzebuje wielu zmian kostiumów. Dziś wspominaliśmy o pępkach, ale przyczyną fobii mogą być także inne elementy ciała. A mówimy teraz o brodzie oraz włosach. Strach przed tak chętnie noszonymi przez współczesnych mężczyzn brodami nosi nazwę pogonofobii. Może wynikać z nieprzyjemnego incydentu z osobą posiadającą brodę lub z tego, że osoba nie lubi, gdy zarost zakrywa czyjąś twarz. Ludzie cierpiący na pogonofobię unikają osób z brodą, nie lubią na nich patrzeć, nie umieją z nimi rozmawiać, a nawet się przyjaźnić. Nieciekawie to brzmi również w przypadku strachu przed włosami, nazywaną herofobią, gdyż objawia się ona lękiem przed własnymi włosami, włosami innych ludzi, a nawet sierścią. Niepokój budzi czesanie lub widok kłębka włosów leżącego na ziemi. Ta fobia ma także swoje odmiany, a wliczamy tu strach przed luźnymi włosami, które na przykład wypadły na ubranie czy meble. Drugi rodzaj to lęk przed chorobami włosów, w tym przed łysieniem. Na samym początku odcinka wspominaliśmy o strachu, jaki odczuwa David Beckham na widok ptaków, ale jak się okazuje, towarzyszy on również innym celebrytom. Adele na przykład panicznie boi się mew, ponieważ w dzieciństwie miała do czynienia ze strasznym incydentem z ich udziałem, który zakończył się nawet zranieniem piosenkarki przez szpony tych morskich ptaków. Na razie jednak fobia przed ptactwem nie dostała swojej nazwy, choć w internecie można znaleźć pewne ciekawe określenie nazywane anatidefobią. A oznacza ono, uwaga, strach przed byciem obserwowanym przez kaczki. Na twarzach wielu z Was teraz zapewne zagościł uśmiech, ale faktem jest, że pojęcie to jest szeroko znane w sieci. Jednak na próżno szukać artykułów i badań naukowych na ten temat, ponieważ prawdą jest, że nikt na nie nie cierpi. Anatidefobia jest tworem Garego Larsona, który umieścił ją w popularnej serii kreskówek Far Side. Jej wyjątkowo humorystyczny charakter tak dobrze przyjął się w sieci, że powstały liczne memy na ten temat, które sprawiły, że wiele osób uwierzyło, że lęk przed obserwacją kaczek jest czymś prawdziwym. Natomiast zupełnie na serio istnieje fobia o dość ciężkiej do wypowiedzenia nazwie. Arachibutyrofobia, która jest strachem przed przywieraniem masła orzechowego do podniebienia. To chyba przytrafiło się każdemu z nas, ale u osób dotkniętych tą osobliwą dolegliwością może ona powodować niemałe przerażenie. Powodem tej fobii może być niepokój przed wszystkim, co lepkie, lub obawa przed zadławieniem. Może ona również wynika z traumatycznego incydentu z masłem orzechowym, takim jak zakrztuszenie czy uczulenie na nie. Wisienką na torcie w naszym zestawieniu niech będzie fobofobia, która jest po prostu strachem przed fobiami. Tak, można odczuwać strach przed samym lękiem, a osoby, których dotknęła fobiofobia, często unikają sytuacji społecznych, które mogą powodować niepokój. Jak się łatwo domyślić, może to poważnie skomplikować życie takiego człowieka. Czy w tym odcinku przekonaliśmy Was, że fobie to nie przelewki? Mogą być spowodowane różnymi czynnikami oraz dotykać każdego z nas. Jaka z fobii z naszego zestawienia jest dla Was najbardziej zaskakująca i szokująca? Czy wiedzieliście o nietypowych lękach omawianych przez nas celebrytów? A może znacie jeszcze bardziej oryginalne przypadki tych zaburzeń lękowych? Czego Wy się boicie? Czekamy na Wasze komentarze i opinie. Jeśli spodobał się Wam ten epizod, nie zapomnijcie o subie i koniecznie zajrzyjcie na nasz kanał dla ciekawskich wow, gdzie znajdziecie wiele innych ciekawych odcinków. Zatem to już wszystko i do usłyszenia wkrótce. Cześć!